Gratulujemy zakupu anteny satelitarnej. Dla własnego bezpieczeństwa, bla, bla, bla. Nigdy, bla, bla, bla. Jak działa antena satelitarna? Kiedy patrzysz w niebo, widzisz gwiazdy. To są gwiazdy twoich ulubionych seriali. Antena wysyła je z nieba jak magiczny odkurzacz i wyświetla w telewizorze. Dużo wiesz. Kiedyś dorośnie i dowie się, że zmyślasz. A zmyślam? Powiedziałeś, że antena wysysa programy z nieba. A nie jest tak? Prawdy nie oszukasz. Czyżby? Byle do przodu. Do zobaczenia. Dziadek zaraz przyjedzie. Nie mogę się doczekać. Forsa się przyda. Pamiętaj, co ci mówiłam. Połowa jest twoja. Zgadza się? Załóż ten okropny sweter, który dał ci na święta. Dobry pomysł. Umiem zarabiać. Witajcie, kochani. I tolerowani. Witaj, pomyłko mojej siostry. Twój ojciec dzwonił, będzie lada moment. Została mi chwila, żeby zostać wreszcie mężczyzną. Do diabła. Jak napisał na świątecznej kartce. Jedzie aż z Florydy. Będziecie mieli okazję ułożyć sobie wzajemne relacje. Już ułożyliśmy piękne 20 minut raz na kilka lat. Piękne? Siedzicie w milczeniu na kanapie? On wcina orzeszki, a kiedy się skończą, wyjeżdża. To przecież miły gość. Lubisz go za tandetne komplementy. Nieprawda. To pewnie on. Malujesz się dla teścia? Ładnie? Jak na wariatkę. Cześć, dziadku. Jak ty urosłeś. Poprzednio byłeś pisklakiem, a teraz mógłbyś robić za bramkarza. Moja marcheweczka i cukiereczek są coraz piękniejsze. Założyłam sweter od ciebie. Liczysz na pieniądze? Dostaniesz. Ja też chcę. Mówi się, proszę. Najpierw powiedz mi, jak twojej mamie udaje się młodnieć z każdym rokiem. Chichoczesz? No, proszę, jedna siostra ładniejsza od drugiej. Przestań. Dzieci, połowę pieniędzy włóżcie do skarbonki. Tato, dobrze cię widzieć, synu. Co słychać u Juanity? W normie. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby poślubić 20 lat młodszą od siebie. Bywają wymagające. W łóżku. Seksualnie. Kapuje. Jak ci idzie w sklepie? Awansowali cię już do działu kosmetyków? To był żart, nie bądź taki drażliwy. Nic nie mówiłem. Dobra, już nie będę. Na pewno macie o czym pogadać. Jak się jechało? Dobrze. Co tam w pracy? Dobrze. A co u matki? Dobrze. Orzeszka? Tak. Chciałabym, żeby się dogadali. Dzieci prawie nie mają kontaktu z dziadkiem. To smutne.
Ale najważniejsze, że jestem ładna. Pożegnajcie się, tata wyjeżdża. Tak prędko? Nie zostaniesz na obiad? Dzięki, ale muszę znaleźć motel i spotkać się z przyjaciółmi. Może pojedziesz z tatą? Co? Na pewno byś się ucieszył, gdyby pojechał z tobą. Chyba tak. Chcesz jechać? Chyba tak. Super. Dokąd pójdziecie? Spotkam się z kumplami z Huty i wpadniemy do Erniego w Sears Tower, żeby się napić. Ernie mieszka w Sears Tower? Tak jakby. Wpadł do pieca, kiedy wyrabialiśmy belki. Zamontowali go na 42 piętrze. Oblewacie pieczeń z kumpla? Trochę szacunku. Przepraszam. Tłukę Erniego na kwaśne jabłko, a głupi skubaniec stoi. Głupi skubaniec nigdy się nie poddaje. Stąd problem. Ernie jest moim przyjacielem, ale muszę dać nauczkę głupiemu skubańcowi. Twój ojciec kochał tego głupiego skubańca. No co się biliście? A co za różnica? Jestem w rozterce. Muszę stłuc go tak, żeby o wszystkim zapomniał. Ale nie chcę go zabić. Dzień później przyszedł do pracy. Twój ojciec dokładnie wymierzył łomot. Za Erniego. Pij, głucha pało. Za Erniego. Na zdrowie. No powiedz tę historię, jak go stłukłeś. Grimes nie dosłyszy, za długo stał przy szlifierce. Dlaczego nie załatwiłeś chłopakowi pracy w Hucie? Nie nadawał się, wolał siedzieć w książkach. Studenci. Studiowałem 6 tygodni. Siedzi z nami prawdziwy Walter Shakespeare. William. Mamy ci mówić Per William, studenciku? Tak miał na imię Shakespeare. Ja wprawdzie też. Nie rób sobie wstydu. Poszukajmy miejsca, gdzie można oglądać hokej. Kupiłem antenę satelitarną. Chodźcie do mnie. Zgoda? Spotkamy się u ciebie. Na razie, studenciku. Oblałem egzaminy, co? Oblałem. Uważaj na słowa. To elegancki lokal. To moje. Wziąłeś moje piwo. Zatrzymaj je. Już jesteś, a to kto? Stary piernik i tak cię nie usłyszy. Gdzie tata? Miał przyjść, ale chyba mnie wystawił. Dlaczego? Bo wcale mnie nie zapraszał, a ja nie chciałem jechać. Ty nas wysłałaś. Nie bądź taki uparty, nie jestem. Od dawna wiem, że szkoda zachodu. A ty znowu o tamtym polowaniu. 3 dni tortur, które miały ze mnie zrobić mężczyznę do diabła. Po co ci namiot? Do spania, tato. Niedźwiedzie nie potrzebują. Bo mają futra i jaskinie. A gdzie moja jaskinia, tato? Ładne przedstawienie. A na koniec przyczepił sobie strzałę do głowy i udawał, że go trafiłem. Żarcik. Śmieszny. Puk, puk, kto tam? Zabiłeś ojca. Uderzam w kimono. Nie jesteś u siebie. Ty tu nie mieszkasz. Wpadnie Roland. Trenujemy do olimpiady matematycznej. Jaki kraj reprezentujesz? Kujunlandię? Możesz sobie kpić, ale to wyczerpujące zawody. W sobotę przyjdziemy ci dopingować. W sobotę zajrzę do kalendarza. Jest wieczór amerykańskich zapasów. Nie szkodzi, to tylko finały międzyszkolne. Inni rodzice przyniosą kamery, może dadzą ci nagranie. Dołączę do kolekcji. Powiedział, że nie muszę. Nie mówił serio.
Mowa o matmie. A matma plus Bill równa się senność. Al Miller to mój ojciec? Gdzie? Już jedziemy. Dzwonili ze szpitala. Tata wylądował na kardiologii. Brian, zajmij się Tiną. Nie mów dzieciom. Będą panikować. Z jakiego powodu? Żadnego, lecimy do szpitala. Do szpitala? To nic takiego. Będziemy na kardiochirurgii. Na kardiochirurgii? Teraz nie będą panikować. Nie wspomniałem o dziadku. O dziadku? Okropnie wygląda, chyba jest źle. Nie wiadomo. Nigdy nie chodził do doktora. Kiedyś powiedział mi, że mała gangrena to pryszcz. To jego ojciec. Co mu dolega? Sprawdźmy. Przyślę doktora, ale jeśli chcecie porozmawiać, to macie mało czasu. Słyszałaś? Poczekajmy na diagnozę. Radziła się spieszyć. Zakładasz najgorsze, to może znaczyć wszystko, na przykład. Nie wiem, on umiera. Chciałam być miła. Budzi się. Porozmawiaj z nim, zanim będzie za późno. Nie wiem, co się stało. Poczułem straszny ból, więc złapałem taksówkę. A teraz badają mi serce. Na wszelki wypadek, przepraszam, że cię wczoraj wystawiłem. To był dobry żart. Grimes został na śniadanie. Czasami wydaje mi się, że nie przepadasz za moim towarzystwem. Skąd ten pomysł? Uwielbiam to. Mówisz serio? Było nam razem super. Kiedy? Wystarczy jeden przykład. Polowanie było fajne. Myślałem, że się męczyłem. Zmężniałem. Sroga zima w lesie. Udawałeś, że cię zabiłem. Łzy przymarzły mi do twarzy. Faktycznie, było fajnie. Powtórzmy to kiedyś. Uda nam się? Co ci szkodzi? Jasne. Będzie fajnie. Badania w normie, wypisujemy pana. Nic mi nie jest? Lekka nadkwasota. Przez kilka godzin będzie pan osłabiony, dlatego syn pana odwiezie. Tata nie umiera? Przeżyje nas wszystkich. Pielęgniarka radziła szybko z nim porozmawiać. Skrupulatnie przestrzega godzin odwiedzin. Jutro wróci do normy. A kiedy mogę jechać na polowanie z synem? W dowolnej chwili. Słyszysz? Millerowie jadą na spotkanie przygody. Koniec odwiedzin. Nie mogła siostra wcześniej? Bravo, C-SPAN, MTV, History, Showtime, Cooking, Learning, QVC, Chinese. Nie szykujesz się na polowanie z tatą? Mam nadzieję, że zapomniał. Jak o urodzinach, maturze i o tym, jak mam na imię. Piękny dzionek. Rusz tyłek i pomóż mi. Skąd to masz? Pożyczyłem na jutrzejszą wyprawę. Jutrzejszą? Nauczyłem się, że przyszłość jest teraz, a życie to cenny dar. Łuka, tróbmy kilka jeleni. Mam wątpliwości. Bill nie urodził się myśliwym. Nie umniejszaj mu. Upolował najpiękniejszą dziewczynę w Chicago. Przestań. Miłego weekendu. Miałem w planach obejrzeć walkę.
Jaką? Zapłaciłem za transmisję amerykańskich zapasów. Te lipne przebieranki? To nie walka. Wejdźmy przed dom, to pokażę ci walkę. Nie będziemy się bić. Nie znasz się na żarta? A taki był z ciebie komediant na boisku. W szpitalu coś sobie uświadomiłem. Często nazywałem cię dupą wołową. Przepraszam za to. Dziękuję. To moja wina, że jesteś dupą wołową. Co? Wychowałem cię na mięczaka. Ale kiedy w szpitalu błagałeś, żebym zrobił z ciebie mężczyznę, wykazałeś się odwagą. Dziękuję Bogu za drugą szansę. Obiecałaś, że umrze. Tak wyglądał. Liczyłem na twoją znajomość medycyny. Jestem asystentką dentysty. Umawiam ludzi i każę im zagryźć. Sama się ugryź, bo ja jadę do lasu z szaleńcem uzbrojonym w strzały z grotami ze stali, które wytopił ze swoich kumpli. Chciałam, żebyś ułożył sobie stosunki z ojcem, ale to niemożliwe, więc powiedz mu, że nie jedziesz. Nie mogę. Uginam się pod jego surowym ojcowskim spojrzeniem. Więc bój się do końca życia. Ale on wcale nie jest taki straszny. Nie dla ciebie, dziewczyny z oczami anioła i promiennym uśmiechem. Nie traktuje inaczej. Mam oczy anioła? Latarnia? Jest. Kompas? Latryna? Co? Jedziemy na olimpiadę. Udanej wyprawy. Chcesz wziąć łuk na wypadek pomyłki sędziego? Broń mam tu. Niech ciało modzelowate powie lewej półkuli, co myśli prawa. Powodzenia. Przed wami wielka wyprawa. Nie chcesz czegoś z siebie wyrzucić, Bill? Czegoś, co od dawna ci ciąży? Bez obawy, mamy to. Życzę szczęścia. Kazałem ci wyłączyć te durne zapasy. Ten chwyt może się przydać, jeśli jeleń przeżyje. Dosyć. Co robisz? To samo, co z twoim kocykiem 40 lat temu. Dlaczego? Wyjdzie ci na zdrowie. Trzeba przeżywać życie, a nie tylko oglądać. Kiedy wrócisz, dasz lepszy przykład synowi i zrobisz z niego mężczyznę. Co to ma znaczyć? Olimpiada matematyczna. Od kiedy to matma jest sportem? Brian nie musi się zmieniać. Nie zrobię mu takiego świństwa jak ty mnie. Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że na polowaniu było okropnie. Nie chciałem jechać i nadal nie chcę. W szpitalu byłem miły, bo myślałem, że umrzesz. I po co? Ty nigdy się nie zmienisz. Bardzo śmieszne, znowu umierasz. Tym razem mnie nie nabierzesz. Zabawne to sinienie. Udowodnij, że wysokości trójkąta są dwusiecznymi utworzonymi wskutek połączenia punktów stycznych wysokości z bokami trójkąta. Co tu robisz? Wyprawa odwołana. Gdzie tata? W szpitalu. Jak mu idzie? Co się stało? Złamałem mu żebro. Co, przegapiłem? Wyjdzie z tego. Zadławił się orzeszkiem. Najważniejsze, że powiedziałem mu, co myślę. Dotarło do niego? Nigdy się nie zmieni, ale trochę zaczął się mnie bać. Brawo. Dobrze, że jesteś. Popracuję nad relacjami, które mogę jeszcze naprawić. Kolejne pytanie. A, B, C i D to liczby całkowite większe od zera. A razy C plus B razy D równa się wynikowi B plus D plus A
minus C razy B plus D minus A plus C. Udowodnij, że A razy B plus C razy D nie jest liczbą pierwszą. Skończyła? Chyba. Naprzód, Brian! To mój syn. To twój tata? Nie. Smutniejszej bowiem los jeszcze nie zdarzył, jak ta historia Romeo i Julii. Twój syn jest w porządku, ale pisze straszne pierdoły.